jest bardzo ciekawa intuicja, którą dzisiaj znajdujemy w Ewangelii, że w miłosierdziu, do którego jesteśmy wezwani, chodzi o wielkoduszność. I że ta wielkoduszność, ona się w nas podzieje właśnie wtedy, gdy pozwolimy Bogu najpierw poszerzyć swoje serce. A zarazem pozwalamy Mu nasze serce poszerzać, gdy próbujemy być miłosierni. Więc to nie jest tak, że za każdym razem, gdy mam okazać miłosierdzie drugiemu człowiekowi, począwszy od współczucia, a skończywszy na przebaczeniu, to ja muszę wycisnąć jakieś resztki z siebie, które tak strasznie trudno w ogóle wydobyć z własnego serca. Nie. Bóg nas prowadzi do coraz większej pojemności duchowej, do coraz takiej szerszej wielkoduszności, z której naturalną rzeczą staje się, że zaczynamy dawać innym, i to właśnie jest tajemnica miłosierdzia.